Cześć dzióbki, z tej strony Zdrada. Rygisik, mamy to. Pędzimy, pędzimy. Gotujesz bulion z ręki swojego przyjaciela? Widzę, że humor ci się wyostrzył. Nie jesteśmy kanibalami. Pobrałem z ręki tylko fragment tkanki, który wystarczy do sporządzenia mikstury pogłosu. A co z resztą ręki? Spaliłem ją, tak jak nakazuje nasz kodeks. A właśnie, Kruk doniósł mi, że udało ci się zdobyć potrzebny składnik. Przydatne z nich stworzenie. O, szpiegusy, Pegasusy. Staram się jej nie nadużywać. Jednak rzeczywiście czasem się przydaje. Teraz chciałem mieć pewność, że w razie, gdyby coś poszło nie tak, będę mógł szybko przybyć z odsieczą. Dzięki za troskę, ale jakoś sobie poradziłem. Długo ci zajmie dokończenie pogłosu? A, no i co z tym ostatnim składnikiem? Widzisz, tu jest pewien problem. Otóż mikstura wymaga dodania krwi istoty z tego samego gatunku, co ta, której wspomnienia będzie przywoływać. No to jesteś wampir, nie? Nie powinien być problem. Znam jednego wampira wyższego, który na pewno nam pomoże. Prawda, Regis? Rzecz w tym, że to nie jest takie proste. Podczas twojej nieobecności próbowałem znaleźć zamiennik, ale niestety obawiam się, że takowy nie istnieje. Nie rozumiem. Nie możemy po prostu pobrać trochę krwi od ciebie? Chodzi o krew w stanie pobudzenia. Jak zapewne wiesz, wampiry wyższe zmieniają swoją zewnętrzną powłokę. Wraz z ciałem zmienia nam się również skład chemiczny krwi. Krótko mówiąc, będę musiał się wprowadzić w stan silnego pobudzenia psychoruchowego, czy też krócej szaleństwa. A to będzie bardzo niebezpieczne. Zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Walę cię na pizdę tam, kurwa, cieniasie. No dobra. To co chcesz zrobić? Pobudzaj się. Odwiedzimy starożytną posiadłość wampirów. Też amutna. Znajdziemy w niej podwieszane klatki. Wejdę do jednej z nich. A ty w tym czasie zwabisz potwory. Kiedy będę w klatce, będziesz je zabijał. To powinno zapewnić nam sporą ilość krwi. No na tyle dużą, by jej zapach doprowadził mnie do szaleństwa. Co to za miejsce? To też amutna. Miejsce kaźni. Dawno temu, kiedy byliśmy tu jeszcze stosunkowo niedługo, żył wampir wyższy imieniem Khagmar, który tak rozsmakował się w ludzkiej krwi, że w ciągu jednej nocy potrafił wypić całą wioskę. To przysporzyło sporo kłopotów całemu naszemu rodowi. Ludzie bowiem, zmęczeni życiem w ciągłym strachu, zaczęli urządzać na nas polowania. Zatrudniali czarodziejów i wiedźminów, żeby nas tropili. Przecież i tak nie daliby rady. Tropionko. Ale byli męczący, jak wybacz porównanie, komary wiecznie brzęczące koło ucha. Pozostałe wampiry postanowiły, że trzeba coś z tym zrobić. Złapać Khagmara i ukarać. Wówczas w Lochach, też amutna, powstało miejsce kaźni. Umieszczono tam klatkę ze specjalnego stopu srebra, dalwinitu i stali meteorytowej. Pochwycono Khagmara i zamknięto go w klatce. Siedział tam ponad 200 lat, nieraz wpadając przy tym w szał. Stąd wiem, że klatka raczej wytrzyma. No, no dobrze. Nie ma co zwlekać. Wjeżdżamy tam. Też amutna. Już, już. Jeszcze tylko jedno. Co to było? Krew. Kruk udzielił mi ostatniej przysługi. Zażyłem też sangurium, preparat, który wyczula zmysł węchu. Dzięki niemu będę czuł zapach krwi stokroć bardziej niż zwykle. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Geralt, twoje oburzenie mi pochlebia, ale proszę, uspokój się. Nie miałem wyboru. Wampir na odwyku. Klamka zapadła. Niezła akcja. Chodźmy do Tesza Mutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu. I zaczyna anonimowi wampirzy. No to co? Ruszajmy.
Dysza mutna. To chyba widziałem z tego. Z jeziorka, nie? Jak pływaliśmy. Te ruinki. Albo to inne. To tutaj. Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią. Naprzód, wampirku. Tu jakieś fragi leżą. Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się. Mówiłem ci, że tu jest niebezpiecznie. Parszywki. Czy się Regis odpali? Za tą ścianą znajduje się wampirzy loch. Ciekawe. Widziałem już naprawdę wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. To zawsze zaszczyt. Móc pokazać coś nowego takiemu wyjadaczowi jak ty. Pozwolisz, że otworzę. Darek, otwórz. Jak to zrobiłeś? O, te stare dwa pointy wpadły. Przeciwko ewentualnym nieproszonym gościom. Drzwi otwiera mechanizm zwalniający, który reaguje z krwią wampira wyższego. Specjalne mechanizmy. Wampirza twierdza. Mechanizmy mechanizmami, a postać postacią. Teraz możemy to rozwinąć. Przenikliwy chłód. Wrażliwienie na magię. Enter. Pointów znowu mi brakuje dwóch. Aktywuj mutację. Znaki mogą zadawać obrażenia krytyczne. Okej. W danym momencie może być aktywna tylko jedna. Mutacja wzmocnione synapsy ulepsza się automatycznie, gdy rozwijasz inne mutacje. Z czasem odblokowuje ona dodatkowe kieszenie umiejętności. A, czyli można to dezaktywować. Dobrze. Aby sprawdzić, która mutacja jest aktywna w danym momencie, otwórz panel mutacji lub postaci. Kieszenie dodatkowe, dobra. Wszystko wiemy. Synergii rozwijamy. Później podążaj za Regiskiem, gdzie my zobaczymy, co nasz kumpel robi. Wciąż jest. Podczas koniunkcji sfer otworzyła się brama z naszego świata. Unikaty jakieś wpadły. Pierwszą, którą hodowla trzody ludzkiej. Hodowla trzody ludzkiej. Mocny tytuł. Jakiś periodyk chyba. Co tu jest? Autor spędził Champions też zachowania ludzi, których hodował. Ja jestem tym, który służy plemieniu. Wywyższony ponad ludzi, wyrzekam się ludzkiej słabości, pozostawiony ponad ludźmi. Z tym panem niewolnikiem przyjmuję ten miecz i pancerz, by służyć plemieniu. Co to za miecz i co to za pancerz? A, Stesza Mutna. Zabicie przeciwnika odnawia żywotność. Jakby się dało zmieniać wygląd, to bym pewnie cię nosił, ale że się nie da. No to się nie da, nie? To kappa. W powietrzu wisi śmierć. O wiele osób dokonało tu żywota. W powietrzu wisi śmierć. Fajna miejscowa, Geralt. Co ty opowiadasz? Glify wydrapane w skale.
kiedyś były pokryte krwią. Coś oznaczają? To są symbole. Gdybyście to nazwali plemion, które rozeszły się po świecie. Ludzie z chowu klatkowego i wolnego wybiegu. Moi przodkowie umieścili je tu, żeby przypominały, skąd się wychodzimy. Aluzja do kury. Zgromadziliście tu osobliwą biblioteczkę. No, rzeczywiście. Ale ja nie brałem w tym udziału. Cele? Kogo tu trzymano? To wielce niechlubna karta historii mojego ludu. Wolałbym trzymali tu ludzi. Geralt, co ty nie wiesz? Że ludzi tu trzymali? Zapiski więzienia z Teszemu. No. Dzisiaj rano przywieźli nowych. Barwnik z purpurą. Stenogram rozmowy z istotą niższą. Alex Viscount. Też on mutno, cały pancerz. Co to za glif? To Amuru. Amuru. Oni udali się za morze. Co oznacza ten symbol? To Det. To ci, którzy poszli na wschód. Det. Za góry Sinę. Podążaj za Registrem. Idziemy. Jest klatka. Jest Regis. Będzie zabawa. Urocze miejsce. Co tu robią te klatki? Mówiłeś, że trzymano tu tylko jednego wampira. I kilku ludzi. A tak, widzisz, moi przodkowie nie byli zbyt humanitarni. Uznali, że najlepszą karą dla Khagmara będzie dręczenie go zapachem krwi, której nie będzie mógł skosztować. No. Dlatego trzymali tu również ludzi. Ludzi, z których upuszczali krew. Khagmar szalał z bólu i złości. A ludzie wykrwawiali się i umierali. Potraktowali ich jak bydło. Zabij jego bydłem. Cofnąć czas, ale to niemożliwe. Mogę Kuku. Odczuwać jedynie wstyd za moich pobratymców. Nie obwiniaj się, nie mogłeś nic zrobić. Bierzmy się do roboty. Do it. Teraz. Racja. Przygotowałem przynętę. Rozłóż ją, proszę. Najlepiej przy wejściach do tutaj, wtedy zapach najskuteczniej się rozniesie. Umieść przynętę przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły zapach. Ciarki mnie przechodzą, kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kolej rzeczy. Zapach śmierci przyciągał trupojady. Chateau. Chateau Le Tour. Trzy rozłożone. Została ostatnia. Myślisz, że to zadziała? Mam nadzieję. Mięso cuknie tak, że czuć je chyba w Nowigradzie. No podkładaj, detonuj, Achmed. No, jestem gotów. Sobie zapiszę. Sobie zapisałem. Przynęty rozłożone, co teraz? Wjeżdżamy w nich. Wejdę do plakatu, na pełnej. A ty mnie skujesz. Stop, z którego jest zrobiona, blokuje przemianę we mgłę. Wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać. Będę cierpiał i jedyne, o czym będę myślał, to żeby przestało mnie boleć. Wtedy nie ręczę za swoje czyny. Uśpieszmy się. Otwory zwietrzyły przynętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie. Wale je wszystkie. Od krwi? Ktoś, kto nie przeżył wampirzego łaknienia krwi, nie wie, co to jest pragnienie. Otwieramy imprezkę. Kici, kici, daś tam. Może umówimy się na jakieś hasło. Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. No i co wtedy zrobisz? Nie wiem. Uspokoję cię jakoś. Hej, kurde.
Regis poczuł, że... Ua, mocno wybija. Kurwa, kto to bije mocno. Chyba tego nie wystaje. Muszę sobie wybrać te słabsze. Unik, unik, bo mnie zleją. Unik, unik. Unik, unik. Ua, niufa. Mocno to bije, mocno. Ua. Ale bije, skubaniutki. Atakaj. Wytrzymaj jeszcze, już cię opuszczę. Jeszcze chwila. Gruba wiksa, kurwa. Mogę się nabufować bardziej. Dawaj pre. No i mamy to. Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zaschnie, jej zapach nie będzie cię. Ty gagram tu 200 lat siedział, popie. Kilka godzin wytrzymasz. Metka zrobiliśmy. Mikstura. Napij się krwi, postawię cię na nogi. W tym stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. Cmentarz. Merla 6. Lepiej ci? Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał. I zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie. Ale dziękuję, już lepiej. Przygotowałem pogłos. Mamy pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle... Mamy rozgłos. Nie pomieszałeś proporcji i czasu ważenia? To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet Wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze. W takim razie zaczynajmy. Pędzimy sobie eliksir. O, wyćpał się nasz Geralcik. Przepraszam. Nie tylko na szybko.
Wepchnął się pan w kolejkę. Ależ, panie hrabio, mam spotkanie. Zaraz. Proszę pana. Pan był pierwszy. Proszę, pan przebywa. Ten pan był tu pierwszy. Kolejka musi być. W tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. Piona, byku. Zaraz się odpalę. I wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę. Numer telefonu od Krisi. Detlaf się wtapiał. Społeczeństwo ludzi. Ale w końcu nie dał rady. Zjadł ich wszystkich. Uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? Czuję krew. Wydrenuję gościa. Ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz. Co? Odpalił się, jest zły, że go zjadł swojego przyjaciela. Odciął sobie rękę. Z tej złości. No, młody mu zmywa krew z butów. Ale już nie ma przyjaciela. Któremu podałby dłoń, bo go wypił, posiekał i rzucił do rzeki. Najlepszy przyjaciel. O, nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie de la Croix. Nie przyszło Detlafowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił, a ciało poćwiartował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Bardzo interesujące. I zupełnie niepodobne do Detlafa. Widziałeś coś jeszcze? Chłopca. Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko Pucybuta. Detlaf poznał tam de la Croix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta, a sam Pucybut zachowywał się, jakby znał Detlafa. To byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem. Choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Ten młodzieniec już pewnie nie jest młodzieńcem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. Rozumiem. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem. I get back to you, boy. Dziękuję, kochani, za dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku.